cokolwiek świąt życzę. Święta byłyby jeszcze lepsze, gdyby było taniej. To są chyba najdroższe święta wielkanocne. Wszystko jest drogie, także na pewno będą droższe. Nie trzeba szaleć, kupować z rozmysłem. Inflacja się rozkręca. Klienci narzekają na ceny, ale na święta zakupy zrobić trzeba. Warzywa, owoce, tak, to tak nie tak drastycznie w danym momencie, ale spożywcze rzeczy to co jedziemy, jak braknie na przykład, no to... I te różnice cenowe widać z tygodnia bardzo, na tydzień? Bardzo, bardzo, bardzo widać. Niektórzy mają pretensje do przedsiębiorców. Premier wyjdzie i powie, że jest lepiej, taniej, a skupia się na nas. Jednak są też osoby, które rozumieją, że to nie sprzedający są odpowiedzialni za wysokie ceny. Na targowisku można znaleźć wspólny język. Przecież to nie pan jest winien, że są takie ceny, tylko pan premier i dziesiątki wicepremierów. Obecnie ceny inne być nie mogą. Prawie 20% inflacji. No, co prawda im się mówi, że się zmniejszyła i połowę mądrego społeczeństwa uważa, że ceny spadną przez. A pan nie uważa tak? No wie pan co, ja jestem ekonomistą. Jak jest 15%, rosną 15%. Dlatego teraz ludzie po prostu zamiast 20 jajek kupują 10. Dotyczy to też innych produktów. Mniej kupują, bo a mam wziąć dwa, nie. Jeden proszę mi dać, na przykład wiązankę tulipanów albo coś takiego, to ograniczają się jednak, bo coś po prostu kupią, a za chwilę nie to, to odłożę. Pozostaje tylko życzyć... Smacznego jajeczka życzę. I liczyć na to, że w przyszłym roku koszyk wielkanocny i zakupowy będą jednak tańsze niż w te święta. Górnicze lampy, aparaty ucieczkowe i metalowe ringi. Tak wygląda grób pański w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Teraz może jest bardziej taki, kiedyś był potężny, a teraz tak jest bardziej skromny, ale dobrze, że to jest. Na podobieństwo kopalni, bo wiadomo, że to są te ringi zrobione. No i tak co roku mamy to samo. Jeden z ciekawszych grobów. Grób pański nawiązujący do górniczej pracy i tragedii, która rozegrała się w grudniu 1981 roku, powstaje w parafii od 15 lat. W jego budowę zaangażowani są górnicy z kopalni Wujek. Kościół jest uznawany jako taka parafia wujkowska. Tak się potocznie o tym mówi, że jest to parafia wujkowska. Powstał generalnie, żeby upamiętnić tych 9 górników, którzy polegli w stanie wojennym. A czy teraz grób pański na święta wielkanocne, czy w ogóle też na Boże Narodzenie, bo też robimy tą obudowę na Boże Narodzenie wtedy w ramach takiej stajenki, no nie do końca stajenki, no bo jest to trochę inaczej to wygląda. Kiedyś tak wyszła taka propozycja, no i od tego czasu te paręnaście lat po prostu to budujemy. Praca nad budową grobu pańskiego nie była łatwa. Same 3 ringi obudowy, które są elementami grobu, ważą około 600 kg. My tutaj nawiązujemy do symbolu, do pracy górniczej, do tego jak to jest na dole, jak to jest ciężka praca. No i przez pracę też człowiek też jakby się zbawia, bo to się uświęca przez pracę. Oprócz elementów górniczych w grobie znalazły się także ozdoby, białe sukno i rośliny. Figura Chrystusa zostanie ułożona wieczorem Wielki Piątek na drzewiarce. Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów na czas świąt wielkanocnych. W sobotę autobusy i tramwaje będą kursować jak w soboty, a nie święta. Trzeba natomiast liczyć się z wyjątkami. Będą to albo zawieszone niektóre linie, albo na niektórych liniach będą obowiązywać specjalne rozkłady jazdy. To z kolei będzie oznaczać albo wcześniejsze zakończenie kursowania niektórych autobusów, albo pomijanie przez niektóre autobusy niektórych przystanków. Przede wszystkim chodzi tutaj o te przystanki, które są zlokalizowane w pobliżu centrów handlowych. Podobnie będzie w przypadku kursowania tramwajów. W Wielką Sobotę oraz w Niedzielę Wielkanocną ważne będą kolejne rozkłady jazdy na soboty niewakacyjne oraz na niedzielę i święta niewakacyjne. Niedziela i poniedziałek dla 25 linii tramwajowych to będzie wyglądało w ten sposób, że część z nich, 15, będzie funkcjonować w ramach rozkładu jazdy specjalnego, świątecznego, który obowiązuje w Boże Narodzenie, Nowy Rok i właśnie w Wielkanoc. Natomiast dla 9 linii będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w niedzielę i święta. Jedna jedyna linia, linia 23, nie będzie w te dni kursować.
We wtorek, 11 kwietnia, komunikacja miejska będzie już kursować normalnie. Żur, sałatka warzywna i jajka pod każdą możliwą postacią. To tylko część potraw, które zagoszczą w tym roku na wielkanocnym wspólnym stole prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. Już od tygodnia przygotowujemy świąteczne posiłki. Jest to proces, dlatego też wolontariusze mają ograniczony czas. No i też swoje przygotowania świąteczne, także od tygodnia przygotowujemy wszystkie potrawy. Wielkanocne dania są przygotowywane przez wolontariuszy z fundacji Byle do Wiosny. Duża część potraw powstaje z produktów uratowanych przed zmarnowaniem, przekazanych dla wspólnego stołu przez Bank Żywności. Chcemy, żeby te osoby, które są samotne, które nie mają takiego czasami wsparcia od strony rodzin, mogły tutaj przyjść i po prostu na przykład zjeść te śniadanie wielkanocne. Czyli o godzinie 11 w niedzielę jak najbardziej zapraszamy osoby, które chcą tutaj przyjść, też dać trochę siebie, porozmawiać, spędzić ten czas taki właśnie świąteczny, wyjątkowy z drugim człowiekiem. Wspólny stół działa w Rybniku od zeszłego roku. Pomaga osobom w kryzysie bezdomności i trudnej sytuacji finansowej. Pomocowa akcja wielkanocna prowadzona jest także po świętach. Jeżeli ktoś ma, komuś zbywa i chcą się podzielić, to jak najbardziej mogą do nas przynosić. My sobie to posegregujemy odpowiednio i będziemy rozdawać dalej i będziemy wykorzystywać do dalszych naszych spotkań z osobami bezdomnymi. Jedzenie można zostawić w lodówce znajdującej się przed siedzibą wspólnego stołu przy ulicy Zebrzydowskiej 30 w Rybniku. W świąteczne dni miejsce to będzie otwarte od godziny 11 do 14. Najpierw żółwie, a teraz wielbłąd. W minioną niedzielę stado wielbłądów dwugarbnych ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego powiększyło się o kolejnego osobnika. Najnowszy przychówek chorzowskiego zoo był niespodzianką nawet dla pracowników. Nie wiedzieliśmy, że jest w ciąży. Dopiero w ostatnich dniach przed porodem zauważyliśmy takie oznaki, które sugerowały, że może nastąpić poród i dlatego oddzieliliśmy ją i przygotowaliśmy boks na ewentualne narodziny i faktycznie mieliśmy rację. Lola, bo takie imię nadali jej opiekunowie, jest znacznie mniejsza niż większość wielbłądzich dzieci ze względu na to, że jej mama, Roxy, urodziła ją w bardzo młodym wieku. Z tego też względu maluszek jest karmiony kilka razy dziennie z butelki. Mama jest za młoda, ona jeszcze nie do końca chyba rozumie swoją rolę jako matki i nie do końca sobie z tym radzi. Liczymy na to, że może jeszcze się uda i może jeszcze poczuje ten instynkt i zacznie ją karmić, natomiast no, wspieramy ją w tym jak możemy. Natomiast musimy małą dokarmiać, bo inaczej pewnie nie dałaby sobie rady. Przyszłość małego wielbłąda wciąż jest niepewna. Opiekunowie i weterynarze dokładają wszelkich starań, aby Lola wyrosła na dużego i silnego wielbłąda. Świąt wielkanocnych nie trzeba spędzać w domu. Można wybrać się m.in. do chorzowskiego skansenu. Na terenie naszego muzeum w poszczególnych chałupach są przygotowane ekspozycje, na których widzimy tą tradycję wielkanocną. Są i baranki z ciasta, i pisanki. No, przygotowana zastawa już pod wielkanocne śniadanie. Jeśli ktoś chce zobaczyć żywego baranka, to również się uda. W chatach czeka na zwiedzających świąteczny wystrój. Tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, to chałupa z wapienicy. Jeszcze podobne pisanki, podobne wystroje zobaczymy w chałupie z Goleszowa, z Frytka. Tego jedzenia z ekspozycji nie polecamy próbować. Jeśli kogoś nie zniechęca pogoda, to może po świątecznym śniadaniu wpaść na rynek w Katowicach. Potłomyki, kiełbasy z grilla, czekolady na gorąco do picia, herbaty, kawy. Przez całe święta można zrobić sobie zdjęcie z gigantyczną pisanką. Najmłodsi chętnie korzystają też z muzycznych atrakcji. Jarmark na katowickim rynku będzie czynny przez całe święta. Połowa stoisk powinna być czynna, tak samo jak punkty gastronomiczne, karuzela i młyńskie koło. Skansen w Chorzowie zaprasza zwiedzających w Wielką Sobotę od 10 do 13 i w poniedziałek od 10 do 17.